Tej nocy na termometrach zanotujemy od 14 stopni na wschodnich krańcach Polski do maksymalnie 21 stopni w Koszalinie. Na południu spodziewamy się bezchmurnego nieba. Zachmurzenie umiarkowane w centrum i na północy. Na barometrach Warszawy zanotujemy 1019 hektopaskali. Ciśnienie będzie rosło w kolejnych dniach. W większości miast na naszym kontynencie spodziewamy się dużej ilości słońca. Wyładowania atmosferyczne, a także intensywne opady deszczu wystąpią w Kijowie. Najwyższe wartości wciąż utrzymują się w Madrycie. Tam subwirtęci pokażą do 40 stopni w cieniu. W Polsce również upalnie. Temperatura wzrośnie do 35 stopni we Wrocławiu. Duża ilość słońca i bezchmurne niebo na wschodzie. W centrum i na północy zachmurzenie małe. Wyładowania atmosferyczne, a także opady deszczu pojawią się na ziemi lubuskiej. Wiatr podczas burzy będzie porywisty. W sobotę termometry pokażą od 23 do 31 stopni na Podkarpaciu. W niedzielę duża ilość słońca w całym kraju. Tego dnia bezchmurne niebo na Pomorzu. W poniedziałek temperatura odrobinę spadnie do 19 stopni na Podkarpaciu. W pozostałych regionach oscylować będzie w granicach od 22 do 26 stopni. W całym kraju spodziewamy się niewielkiego zachmurzenia.